to powtórzmy to, cośmy poprzednim razem zrobili, ale w nieco inny sposób. To może tak, przez analogię. Weźmy sobie krzywą w przestrzeni euklidesowej. No więc w tej przestrzeni euklidesowej wybierzmy sobie układ współrzędnych kartezjańskich oparty na trzech osiach ortonormalnych x, y i z, prawda? No i przypuśćmy, że tu jest jakaś krzywa i chcemy jej długość liczyć. No to jak powiedzieliśmy, długość krzywej to jest zawsze tak, że dzielimy ją na kawałeczki proste, mierzymy długość tych kawałeczków prostych i potem dodajemy, a w granicy całkujemy, bo całka to jest taka granica takich sum. No właśnie, więc jak dzielimy na kawałeczek, to taki kawałeczek, to jego długość, prawda, długość, którą sobie nazwiemy DL, Państwo rozumiecie, prawda, ten sposób rozumowania, który został wprowadzony w nowoczesnej nauce przez Leibnica i Newtona w postaci rachunku różnicowego całkowego, ale tak między nami mówiąc, to Archimedes właśnie w ten sposób liczył rozmaite wielkości, na przykład jak liczył objętość kuli czy coś, no to właśnie tak dzielił na malutkie kawałki i dodawał właśnie. Więc proszę Państwa, dl kwadrat, no to jest, prawda, jest to, ten mały odcineczek, ma współrzędne na wszystkie osie w postaci dx, no i trzeba wziąć sumę kwadratów, no bo współrzędne były kartezjańskie. To jest prawo Pitagorasa, normalne prawo Pitagorasa, dy kwadrat plus dz kwadrat. To wszystko wiecie, ale, no ale teraz, żeby scałkować, to musimy tę krzywą jakoś sparametryzować, tak? No to przypuśćmy, że ją sparametryzujemy parametrem z, prawda? No oczywiście, jakby ona tam zawracała w zecie, to by się nie dało, ale powiedzmy, że nie zawraca, że da się tak zrobić, więc ta krzywa, to jest wykres takiej funkcji, x od z oraz y od z, prawda? O, wykres dwóch funkcji. Dla każdego z podajemy parametr punktu, który współrzędną z ma równą właśnie tyle, a jeszcze tylko ile jest x i y. Jak to znamy krzywą. To jest jedna z możliwych parametryzacji. No to proszę Państwa, jak to będzie? Czyli z traktujemy jako zmienną niezależną, a x i y jako zmienne zależne. No to jak to będzie? No to jest pochodna dx po dz kwadrat plus dy po dz też do kwadratu plus 1, aśmy przed nawias wyłączyli dz kwadrat, tak? Dz kwadrat, czyli jak to spierwiastkujemy, tak? Nie może zawracać, właśnie powiedziałem. No jak zawraca, to się nie da akurat tym parametrem zrobić. No to wtedy w innej zmiennej nie zawraca, prawda? No to jakby ona zawracała, to możemy jechać do punktu, w którym zawróci i ten kawałek zmierzyć, a inny kawałek w inny sposób, prawda? No to stąd wynika, że DL jest równe pierwiastek z 1 plus, ja może tak napiszę, x kropka kwadrat plus y kropka kwadrat, prawda? Gdzie przez kropkę rozumiem pochodną względem no, tego parametru, prawda? No rozumiecie Państwo o co chodzi i tu jest dz. I teraz właśnie ten L jest bardzo dobrym parametrem, bo to jest parametr długości,
prawda? Lepiej jest parametryzować naturalnym parametrem L, no i, a można jedną ze współrzędnych. I to jest relacja między dwoma tymi parametrami. Jak przeliczać parametryzację, jeśli mamy krzywą sparametryzowaną jedną ze współrzędnych, na parametryzację L. Wszystko jest bardzo proste, tak? No i myśmy dokładnie to samo zrobili w przestrzeni Minkowskiego, prawda? Czyli tylko, że tam mamy jako tę oś tej zmiennej niezależnej, wybieraliśmy sobie czas, ale nie ma czasu absolutnego. Wybraliśmy jakiś czas, prawda? W jakimś, czyli wybraliśmy układ odniesienia. No a tutaj są te różne osie, trzeba by było 4, x, y, z. No to taki głupi rysunek trochę, nie za bardzo, ale symbolicznie wiadomo, o co chodzi. To ja lepiej jednak, już nie będę się silił na wielowymiarowość, tylko symbolicznie przedstawię, że tutaj jest po prostu trójwymiarowa przestrzeń parametryzowana trzema współrzędnymi xk, prawda? O, i teraz jak mamy jakąś tam krzywą, no to też można ją parametryzować tym czasem, czasem laboratoryjnym, prawda? No i znów jak chcemy obliczyć długość, wiemy, że ta krzywa to naprawdę jest krzywa nie w przestrzeni, tylko w czasoprzestrzeni, czyli jej długość, w cudzym słowie, to jest po prostu czas własny, jaki upłynął, prawda? To jest ta, czyli ktoś, kto się poruszał po tym, jak się zestarzał. Tak? Jak się zestarzał. Albo też, co jego zegarek atomowy wykazał, ile tam, jaki przebieg. Prawda? No i znów, teraz tę długość może nie będę nazywał L-em, tylko będę S-em nazywał, ale to na to samo wychodzi, prawda? Tylko, że interpretacja jest inna. Więc ds kwadrat, no to jest co? To jest, proszę Państwa, trzeba wziąć wszystkie współrzędne tego wektorka małego i obliczyć kwadrat jego długości. No to jeśli te osie były ortonormalne, no to ta macierz, ta metryka, to ma plus jedynki na miejscach odpowiadających współrzędnych przestrzennych i minus jedynkę na tym, prawda? Czyli to jest minus d tau kwadrat plus d x kwadrat, no dobrze, tak napiszę, o, kwadrat plus d y kwadrat plus d z kwadrat, dobrze. I teraz to wszystko to jest niezależne od parametryzacji, ale gdybyśmy chcieli obliczyć jakiś kawałek jakiegoś konkretnego odcinka tej krzywej, no to musimy sparametryzować i scałkować po tym parametrze. Oczywiście całka nie będzie zależała od parametru, tak jak w tym przypadku. To jak my sparametryzujemy, to jest wszystko jedno, no, prawda? Czyli można tę krzywą, tak jak tam powiedziałem, że krzywa to jest dana dwiema funkcjami od jednej zmiennej niezależnej. Tak samo tutaj ta linia świata, ta krzywa w czasoprzestrzeni, którą często fizycy nazywają ją linią świata, może być zadana jako trzy funkcje, prawda? Trzy funkcje, jeśli wybierzemy ten czas laboratoryjny jako parametr, no to będzie to, będą to trzy funkcje. X od tau, Y od tau oraz Z od tau. Jak znamy takie trzy funkcje, no to znamy krzywą, prawda? W przypadku, tu jest o tyle łatwiej, bo krzywe na ogół nie zawracają, bo nie umiemy podróżować do tyłu w czasie.
one w jakimś sensie są też krzywe, takie w cudzysłowie zawracające, co interpretujemy, jak krzywa zawraca, to interpretujemy, że to tak naprawdę jakieś dwa zdarzenia, na przykład cząstka i antycząstka, spotkały się i zanihilowały. Nic nie poszło do góry, prawda? No to też tak może. Ale to są, prawda, jakieś tam spekulacje, które tutaj nie mają żadnego znaczenia. W związku z tym w tej parametryzacji, no to znów wyłączy, tak jak tutaj wyłączyliśmy zmienną niezależną, tak tu wyłączymy zmienną niezależną detał. A co będzie w środku? A w środku będzie minus 1 plus no, x kropka kwadrat plus y kropka kwadrat plus z kropka kwadrat, gdzie ta kropka to, tak jak tutaj, jest pochodną po tej zmiennej niezależnej. No i następnie mamy d tau kwadrat, prawda? No to teraz, jaka jest relacja między ds a d tau? No pierwiastek z tego, tak? Pierwiastek z tego. No tylko, że teraz tutaj jest ta uwaga, którą ja ciągle podkreślam, że piszemy kwadrat, a tak naprawdę to jest ujemne. No to, że to jest ujemne, to jest kwestia konwencji, prawda, żeśmy przyjęli, że tu jest minus, a tu trzy plusy, a jest bardzo wiele książek z fizyki napisanych w odmiennej konwencji. Nie ma to żadnego znaczenia, więc tym ds-em nazwiemy nie jakąś liczbę urojoną, tak jak zresztą przez pierwsze jakieś 20 lat teorii względności, to ludzie używali tych liczb urojonych i razy coś tam, ale to bez sensu. Będzie to pierwiastek z modułu, prawda? No. A zatem będzie to pierwiastek, a moduł to jest 1 minus to. 1 minus, a co to jest to, co tu stoi? To jest nic innego jak kwadrat takiej zwykłej, nierelatywistycznej prędkości. Jak x, y i z zachowują się, zmieniają się w czasie. Oczywiście to nie jest żadna wielkość geometryczna, bo w innym układzie odniesienia ta sama krzywa jest opisana inną prędkością. No ale my pracujemy sobie w ustalonym układzie odniesienia, w związku z tym to jest taka prędkość, jaką Newton i wszyscyśmy zanim no, używali, prawda? Czyli to jest 1 minus v kwadrat. Teraz ciągle przypominam, że to v to jest równe takie v w metrach na sekundę dzielone przez prędkość światła, prawda? Więc to jest dobrze. No ale to jest tylko tak dla przypomnienia. No razy detał właśnie, to co napisałem. I to jest dokładnie ten sam wzór, co tutaj, tylko że metryka czasoprzestrzenna ma inną sygnaturę. Ma 1 minus i 3 plusy, a tutaj były 3 plusy. A poza tym wszystko jest identyczne, prawda? Dobrze. I teraz proszę Państwa, także to taka powtórka tego, co robiłem. I teraz, proszę Państwa, jeśli my będziemy, czyli tak, wprowadziłem taką prędkość V mu, to jest dx mu po d tau. Prawda? No to jest taka prędkość, jaką fizyk doświadczalny w laboratorium by sobie powiedział, no jak wszystkie współrzędne się zmieniają wraz z czasem. No ale proszę Państwa, x0 to jest po prostu tau, prawda? No to d tau po d tau to jest po prostu 1, czyli to jest taki wektor, który ma zerową współrzędną równą 0, no a na pozostałych tych, no to jest tam
To jest tak, jak tam było i to są składowe tej prędkości. I oczywiście, jak powiedziałem, to nie jest żaden obiekt geometryczny, bo jak zmienimy układ odniesienia, no to się wszystko zmieni, prawda? Natomiast z niego można zrobić... A dlaczego to nie jest... No bo to, zależy od wyboru układu odniesienia, prawda? I w związku z tym wprowadziliśmy coś takiego. Lepiej jest różniczkować nie po czasie, a po czasie własnym. O teraz, to coś, to już jest dobry obiekt geometryczny. Ale proszę Państwa, myślmy, co to jest S? S jest proporcjonalne do tau, a współczynnik proporcjonalności wynosi tyle. Oczywiście proporcjonalne w każdej chwili prawdopodobnie ten współczynnik proporcjonalności jest inny, no ale jest taki, jak jest, tak? Czyli, proszę Państwa, to jest 1 nad ten pierwiastek z 1 minus V kwadrat, a tutaj jest dx mu po d tau. No czyli, proszę Państwa, to jest, to już wiemy, to jest ten taki zły obiekt geometryczny, a to jest nic innego, tylko jego długość, prawda? No bo długość tego to jest kwadrat tego minus 1, no tam kwadrat długości, no i pierwiastek z tego, pierwiastek z modułu, to jest nic innego. Czyli to jest dokładnie to, o czym Państwu mówiłem, czyli to jest znormalizowany wektor styczny, prawda? Wektor, który jest styczny do krzywej, ale długość ma 1. I to nazwaliśmy takim wektorem umiu. I to jest dobry obiekt geometryczny. On już nie zależy od wyboru układów współrzędnych. Jak zmienimy układ współrzędnych, zmienimy układ odniesienia, no to oczywiście współrzędne tego wektora się zmienią, ale to będzie dokładnie ten sam wektor. I w związku z tym nauka z tego jest taka, jak gdzieś w fizyce newtonowskiej występował wektor prędkości, to po pierwsze, no, trzeba go zastąpić jakimś czterowymiarowym obiektem i broń, Panie Boże, nie zastępować tym, bo to zależy od układu odniesienia, tylko tym, bo to nie zależy od wyboru. A jeszcze inaczej można wypowiedzieć dokładnie tę samą receptę. Tak, tak, słucham. No tak, tak, no właśnie, bo d tau razy to jest ds. Tu jest napisane d tau razy pierwiastek to jest ds. Po prostu dokładnie to samo przepisałem, prawda? O, no właśnie. Czyli nauka taka, jeśli mamy jakiś wzór z fizyki nierelatywistycznej. Ta fizyka nierelatywistyczna, fizyka newtonowska, ona jest bardzo dobrze sprawdzona, znakomicie sprawdzona, ale dla małych prędkości, prawda? Dla małych prędkości. A chcielibyśmy odgadnąć, jak wygląda to prawo dla dużych prędkości, czyli uniwersalnie, no to właśnie zamiast złych obiektów używać dobrych obiektów. I już potem nie ma żadnego wyboru. Właśnie, zamiast prędkości używać prędkości znormalizowanej. Albo jeszcze inaczej, jak gdzieś trzeba różniczkować po czasie, to broń Boże nie różniczkować po czasie laboratoryjnym, bo ten czas nie jest uniwersalny, on zależy od układów współrzędnych, tylko różniczkować po czasie własnym. A dla małych prędkości to one są takie same, prawda? O właśnie. No i postępując w ten sposób, pokazałem Państwu, że Einstein mógłby wymyśleć i tak postąpił, wymyślił równania ruchu cząstki relatywistycznej w ten sposób, że próbował nadać
sens niezmienniczy, niezależny od układu odniesienia, no prawu Newtona. M razy A równa się siła, a dla pola elektromagnetycznego siła to jest E ładunek może pozwolę sobie strzałeczki tu narysować, razy pole elektryczne, prawda? To jest prawo Newtona dla cząstki poruszającej się w polu elektromagnetycznym. No, relatywistycznie, no to tak trzeba coś z tym zrobić. Po pierwsze, wiemy, że trójwymiarowe wektory nie mają sensu, one tylko mogą się pojawiać jako trzy składowe jakichś czterowymiarowych obiektów, prawda? No właśnie, to jak to zamienić? No to tak, tutaj są dwa różniczkowania. No to według tej recepty, ja to poprzednim wykładzie zrobiłem odrobinkę inaczej, no prawie tak samo, ale wtedy naciskałem na to, żeby prędkość zastępować tym U. A teraz jeszcze zrobimy to samo, dokładnie to samo, widać, że to jest to samo, mówiąc, są dwa różniczkowania, ale nie ma sensu różniczkowanie względem czasu laboratoryjnego. Dla bardzo małych prędkości to jest to samo, co różniczkowanie po czasie własnym. Czyli napiszemy to tak, że to jest M, a tutaj będzie D po ds, no i jeszcze raz d po ds, x mu, prawda? Traktujemy te cztery współrzędne jako no to to jest nic innego, proszę Państwa, jak właśnie to, co wtedy napisałem u mu. A po prawej stronie, to jeśli będziemy to chcieli robić w układzie laboratoryjnym, to w układzie laboratoryjnym wektor U mu, no to jak, przepraszam bardzo, chciałem powiedzieć w układzie spoczynkowym. W układzie spoczynkowym, w którym prędkość V znika, no to U i V to jest to samo, czyli wtedy ten wektor ma takie współrzędne i tak, E to jest E, a tutaj stoi F, no przynajmniej to, może tak napiszmy, EK to jest F, K0, prawda? FK0. No, ale to pamiętamy, bo to już wielokrotnie Państwu tę tabelę rysowałem. FK0. No, ale jak wyprodukować z tego, bo mamy do dyspozycji ten tensor, czyli tę tablicę 4×4 antysymetryczną. To jak to zrobić? Ano, żeby to się zgadzało w układzie spoczynkowym, no to trzeba tutaj zerową składową wziąć, prawda? Ale zerowa składowa to jest tak, jak my byśmy to zwęzili właśnie z U mu. Dlatego, przepraszam bardzo, U mu. Dlaczego? Dlatego, że w układzie spoczynkowym, jak prędkość znika albo jest bardzo mała, no to to jest no, prawie to, a to jest 0, tak? No to na, czyli to jest tak, f mu 0 razy 1 plus f mu 1 razy u 1, ale to jest 0 i tak dalej, i tak dalej. Czyli to nam mniej więcej mimikuje dla bardzo małych prędkości to, co tutaj było. I teraz jest jeszcze tylko jeden problem, czyli już byśmy chcieli mieć coś takiego, ale to nie można tak. Dlaczego? Dlatego, że to już jest prawie dobrze, że to jest, ten wskaźnik jest na górze, i, czyli to jest wektor, a ten wskaźnik jest na dole, czyli to jest kowektor, prawda?
jak jeszcze wymyśleć, że to jest kowektor? Ano tak, popatrzeć sobie na tę dwuformę, jako na taką czarną skrzynkę, do której wrzucimy na drugim miejscu wektor i to, co zostanie, to jest czarna skrzynka już tylko z jednym otworem. Tam można inny wektor wrzucać, a coś takiego nazywamy kowektorem, prawda? Właśnie. A to z kolei to jest wektor. No to co zrobić? Ale mamy metrykę. Proszę Państwa, w przestrzeni euklidesowej to nawet bardzo często się nie rozróżnia między wektorami a kowektorami. Prawda? Mówimy, nie no, wektor, kowektor. Trzy liczby, trzy współrzędne i to jest to samo, tak? W jaki sposób się utożsamia wektory z kowektorami w trójwymiarowej przestrzeni? Ano przez iloczyn skalarny, prawda? Jak mamy wektor, powiedzmy w euklidesowej przestrzeni i mamy iloczyn skalarny, to dokładnie ta sama opowieść o czarnej skrzynce, którą tu zastosowałem do formy różniczkowej, to może być zastosowana do iloczynu skalarnego. Iloczyn skalarny to też jest czarna skrzynka z dwiema dziurkami. To jak zapełnimy jedną, to zostanie czarna skrzynka z jedną dziurką, czyli kowektor, prawda? Jaka jest różnica? No, różnica jest taka, że to jest symetryczne przy przestawianiu, a to jest antysymetryczne. No dobrze, no ale... Prawda? Czyli jak zrobić kowektor z wektora? No wstawić tutaj ten wektor U, no i na to wyjdzie kowektor, prawda? Teraz tak, to nazwalibyśmy, no nazwijmy to alfa, to jest kowektor. Może go nazwijmy alfa ze znaczkiem u, bo to jest taki kowektor zrobiony z wektora, prawda? No i na czym to polega? No na tym, że alfa u, to jak ono działa na jakiś wektor w, to jest po prostu ta czarna skrzynka z jednym obiektem, prawda? Z jednym. O. Bez W, jeśli kowektor to jest czarna skrzynka, do której, która ma miejsce na wrzucanie wektora i wypluwa nam wynik w postaci liczby, no to to jest ta równość. No to oznacza, że to jest. No i teraz widać, że jeśli pracujemy w takim układzie współrzędnych, w których iloczyn skalarny jest taki euklidesowy, standardowy, ma tylko jedynki na diagonali, no to można nie odróżniać współrzędnych wektorowych od kowektorowych, prawda? No i tutaj jest dokładnie to samo. No z jedną malutką różnicą, mianowicie są trzy jedynki, więc dla tych współrzędnych przestrzennych to współrzędna wektorowa i kowektorowa to jest to samo, no bo się opuszcza. Ale jedna jest z minusem. W związku z tym współrzędna czasowa to na górze i na dole różnią się znakiem, no bo ta jedynka wyjdzie. No i to jest właśnie to, o czym mówiliśmy, prawda? O. Czyli ostatecznie Einstein napisał takie prawo. No i to prawo napisaliśmy już poprzednim razem. I teraz tak. Wiemy, że ruch cząstki w polu elektromagnetycznym jest opisany trzema równaniami różniczkowymi. Tak? Trzema.
mamy te trzy równania, mamy pole, to już obliczymy sobie, każdy z Państwa na komputerze może znaleźć trajektorię, tak? A tu mamy cztery równania, tak? No to można się przestraszyć, że ojej, tośmy jakiegoś przeskoku dokonali, prawda? Nie, proszę Państwa, bo naprawdę tylko trzy z tych równań są niezależne. Dlaczego? Bośmy zaobserwowali, że zarówno lewa, jak i prawa strona jest automatycznie w każdym miejscu prostopadła do wektora prędkości u. Widzieliśmy? No bo tak, jak tutaj zwężę z u, to wyjdzie mi 0. Dlaczego? Bo f jest antysymetryczne. To jak w dwie dziurki wrzucę ten sam wektor, to musi wyjść 0, bo z jednej, bo jakby wyszło coś, to jednocześnie zamieniam, to powinno zmienić znak. Ale jednocześnie, ponieważ to są te same, to się nic nie zmieniło. Czyli wynikiem musi być liczba, która jest równa sobie przeciwnej i to jest jedna taka liczba, nazywa się 0, tak? Dobrze, więc widać, że to jest prostopadłe do wektora u. A to też jest prostopadłe. Dlaczego? Bo pokazywałem Państwu, że iloczyn, ponieważ u jest wektorem znormalizowanym, to jest ciągle równe 1. No, minus 1, bo to jest wektor o charakterze czasowym. Tak? To jak ja to zróżniczkuję, to mi wyjdzie 0, no bo pochodna stałej funkcji jest 0, tak? To d po d i to wszystko jedno, czy po ds, czy po dt, po czymkolwiek to różniczkuje, tego u jest równe 0. Ale z drugiej strony, jak różniczkujemy taki kwadrat, no to obowiązuje reguła Leibnica. Trzeba raz zastosować do jednego, raz do drugiego, tak? Czyli to jest du po ds razy u plus z kolei to u razy du po ds, ale iloczyn skalarny jest symetryczny, więc to jest to samo, czyli to jest dwa razy. Prawda? No to widać, że ten czterowektor przyspieszenia, że tak powiem, jest prostopadły do prędkości. Czyli i lewa, i prawa strona są automatycznie prostopadłe, czyli spełniają już jedną tożsamość, czyli jedno równanie, no to nie jest jedno równanie, ale kombinacja tych czterech, pewna kombinacja tych czterech jest spełniona automatycznie. Także rzeczywiście niezależne są tylko te trzy równania, co jest bardzo, bardzo istotne, że tutaj żaden przeskok jakościowy nie został dokonany. Te równania tylko zostały lekko zmodyfikowane, ale tak lekko, że dla małych prędkości to one dają dokładnie to samo. Jak opisujemy ruch no jakichś takich dużych ciał z niewielkimi prędkościami w niezbyt mocnych polach, to bardzo dobrze służy nam to równanie. Dopiero jak są większe prędkości, to trzeba uwzględniać te, jak to mówią fizycy, poprawki relatywistyczne, prawda? Dobrze. No to teraz przyjrzyjmy się, jak to wygląda. Czyli tak, mamy, to ja to równanie jeszcze tak napiszę, d po ds, a tu jest m razy u mu. Ale to można też napisać, bo wiemy, co to jest d po ds. To jest tak, jakby to było d po d tau, a tutaj jest m
umiu, a tutaj jest 1 przez pierwiastek z 1 minus v kwadrat. Tak? A po prawej stronie jest E. F mu nu. A co to jest U, proszę Państwa? U, pamiętamy, że to był ten znormalizowany wektor tej takiej naiwnej prędkości. I jeszcze na dodatek pamiętamy, że to, co tu stało, to też był ten pierwiastek właśnie, bo długość tego wektora to jest ten pierwiastek z 1 minus V kwadrat. Aha, czyli można dość łatwo przepisać to równanie w postaci różniczkowania nie po tym mitycznym czasie własnym, tylko w postaci różniczkowania po czasie laboratoryjnym, tak jak pokolenia fizyków, prawda, inżynierów uczyły się mechaniki, prawda, że tam zawsze różniczkowaliśmy względem tego czasu laboratoryjnego, prawda? Czyli to równanie można tak przepisać. No i teraz pozbyć się tego pierwiastka relatywistycznego. Oczywiście to równanie jest ładne, bo nie zależy od układu odniesienia. No to jak się pozbędziemy, to już będzie od układu odniesienia zależało, ale w sposób kontrolowany, bo obie strony mnożymy przez to samo. No i teraz, proszę Państwa, czyli mamy tak, d po, no, to, dobrze, czyli mamy d po d tau, a tutaj mamy, proszę Państwa, m, a co to jest u mu? No to znów u mu, no, m, czyli trzeba napisać v mu razy, no dobrze, napiszemy V mu, a tutaj ta długość, no to był znów ten pierwiastek z 1 minus V kwadrat, prawda? To podejście. Równa się E F. Przepraszam, przepraszam, pomyliłem się, tutaj jest nu, bo tutaj zwężamy z tym drugim. F mu nu. No i tutaj mamy ten V nu. No to rozpiszmy. My wiemy, że z tych czterech równań tylko trzy są niezależne, a ostatnie, no to już wynika z tych trzech oraz tej tożsamości, że to jest wektor prostopadły do wektora prędkości relatywistycznej. No to napiszmy najpierw przestrzenne składowe, prawda? No to tak, d po d tau to się równa, nie, e razy m, a tutaj vk, to pamiętamy, to vk to było prawdziwe, proszę Państwa, VK. I na składowych przestrzennych opuszczanie i podnoszenie wskaźników niczego nie zmienia, prawda? To jest to samo, bo mnożymy przez tę macierz, która ma te jedynki. VK przez pierwiastek z 1 minus V kwadrat. Dobrze. A co to jest tutaj? No E to jest E, a teraz to jest F K razy zerowe, prawda? Musimy sumować 0, 0, K, K. No to najpierw napiszmy 0 razy V0, ale V0 no to jest 1, to już jest koniec, tak? Plus FKL razy VL, ale VL no to jest po prostu delta składowa prędkości.
prawda? Pamiętacie Państwo, że to V, no to było V mu, to było dx mu po d czas laboratoryjny, ale ponieważ zerowa składowa to jest po prostu ten czas laboratoryjny, więc pierwsza współrzędna jest 1, a ostatnie, a pozostałe no są, to są pochodne k tej składowej położenia po czasie, no, czyli to jest taki normalny no, prędkość. Proszę Państwa, to teraz tak. Co to jest FK0? FK0, pamiętamy, no to jest po prostu kata składowa pola elektrycznego. Prawda? To Państwu rysowałem te macierze i na brzegu to było pole elektryczne. A to z kolei to jest takie przestrzenno-przestrzenne. To Państwo pamiętacie, że to było epsilon k l m razy b m. Prawda? Bo to było tak na przykład co to było 1, 2, to 1, 2 epsilon przybiera wartość różną od zera tylko wtedy, kiedy tutaj będzie, jak tu jest 1, 2, to kiedy tu jest 3, no to znaczy, że to jest B3, prawda? No i jeszcze stoi to VL, VL. No proszę Państwa, to się równa E, a tutaj EK plus, a co to jest, proszę Państwa? To jest iloczyn wektorowy dwóch wektorów, prawda? Uczyliście się, ale to jest V razy B, bo V jest związane z tym drugim wskaźnikiem, prawda? To nie jest B razy V, tylko V razy B. Czyli to jest V, wektor V razy wektor B. No i to jest kata współrzędna tego iloczynu wektorowego. Proszę Państwa, na to, co tutaj z kolei, jakby tego nie było, to byśmy powiedzieli tak, no masa razy prędkość, to co to jest? No to jest pęd, tak? Masa razy prędkość to jest pęd. W literaturze, szczególnie w takich popularnych książkach, to ludzie lubią na tę wielkość tak patrzeć, że o co to jest? To jest taka nowa masa, masa relatywistyczna razy prędkość. I w związku z tym to nazywają pędem. Kata współrzędna, prawda? I często się wtedy tę masę nazywa masą spoczynkową, a to jest taka masa, prawda, niespoczynkowa. I interpretuje się to tak, że jak coś się szybko porusza, to ma większą masę, a w szczególności jakby się poruszało tak prawie z prędkością światła, to znaczy, że V byłoby prawie równe 1, to byłaby bardzo mała liczba. Dzielić przez bardzo małą liczbę, to znaczy pomnożyć przez bardzo dużą, to ta masa by była wielka. No i w jakimś sensie to temu odpowiada, że prawda, bardzo trudno jest przyspieszać coś, co już jest szybkie, tak? No tyle tylko, że to jest taka interpretacja, jak ktoś tkwi w fizyce nierelatywistycznej, to dobrze, to może sobie tak to wyobrażać. Ja wolę patrzeć na to w ten sposób, że masa to jest masa. Masa to jest masa, proszę Państwa. No wszystko jedno, a to jest prędkość po prostu. No dobrze, ale to nie ma znaczenia,
to nie ma znaczenia, jak to interpretujemy, bo to jest tylko literatura, natomiast wzór jest wzorem. O to nazywamy pędem. To jest pęd, proszę Państwa. A po prawej stronie, no Państwo rozpoznajecie, co to jest, boście się uczyli. To się nazywa siła Lorentza, że jak elektron porusza się w polu nie tylko elektrycznym, ale jeszcze magnetycznym, to jeszcze doznaje takiej siły, która jest prostopadła do prędkości. To pole magnetyczne je tak zakrzywia. Ono nie wykonuje żadnej pracy, bo praca to jest siła razy przesunięcie, a siła jest prostopadła do przesunięcia. W związku z tym ta siła Lorentza nie wykonuje pracy, tylko ta siła wykonuje pracę, no ale jest coś takiego. Oczywiście, proszę Państwa, zwracam uwagę na to, że gdybyśmy nie znali tej siły Lorentza, a tylko wiedzielibyśmy, że dla bardzo małych prędkości to pole elektryczne działa, to byśmy ją właśnie odkryli. Ta siła Lorentza pojawia się jako coś absolutnie niezbędnego, żeby to równanie, o to równanie, zapisać w sposób niezależny od układu współrzędnych. Prawda? Czyli siła Lorentza pojawia się sama z siebie. Jak wiemy, że w układzie spoczynkowym siła wynosi tyle, to po prostu musi być tak. Koniec, kropka. Dobrze, więc innymi słowy, te trzy niezależne równania wyglądają tak, że pochodna po czasie laboratoryjnym pędu równa się E, a tutaj jest pole elektryczne plus V razy iloczyn wektorowy, pole magnetyczne. O tak można napisać te trzy równania ruchu, przy pomocy których już obliczymy trajektorię. One już te trzy równania zawierają całą treść. Całą treść. Ale jest jeszcze czwarte równanie i warto na nie też popatrzeć. Zobaczmy, jak wygląda czwarte równanie. Czyli jest tak. D. Tak się zastanawiam. A może jeszcze zmienię troszkę koncepcję dydaktyczną, tylko zamiast tego, co chciałem powiedzieć, zaraz to powiem za chwilę, jeszcze popatrzmy na to w ten sposób. No proszę Państwa, dobrze, no to przyjmijmy tę interpretację, taką narrację właściwie, bo to nie jest żadna interpretacja, bo tu nie musimy niczego interpretować. Każdy z tych wyrażeń jest dobrze zdefiniowany i żadna interpretacja nie jest tu potrzebna. No ale powiedzmy, narracja może być taka, że to jest prędkość, a prędkość razy masa to jest pęd. No w związku z tym to jest coś w rodzaju takiej masy zależnej od prędkości. Jak już powiedziałem, często to m to się napisuje m0 i mówi się, że masa to jest masa spoczynkowa dzielone przez ten pierwszy. Ale ja bardzo nie lubię tego oznaczenia, bo masa jest tylko jedna. Masa to jest m. Natomiast no, do tego równania wchodzi coś takiego. Ale gdybyśmy to chcieli potraktować tę narrację poważnie, to zobaczmy, jak to wyrażenie wygląda dla małych prędkości, gdy prędkości są małe. Proszę Państwa, gdy prędkość jest mała,
No, w stosunku do prędkości światła oczywiście, czyli to V, gdy jest malutkie w stosunku do 1, to proszę Państwa, pierwiastek z 1 minus coś małego to jest 1 minus połowa tego małego, prawda? Państwo wiecie, tak? Pierwiastek z 1 minus epsilon to jest 1 minus epsilon pół. Wiecie czy nie wiecie? A jak ktoś nie wie, to tak. Po pierwsze, to jest rozwinięcie w szereg Taylora funkcji pierwiastek. A jak ktoś nie wie, to niech zrobię sobie następujący eksperyment. Niech na swoim smartfonie albo komputerze, niech sobie otworzy kalkulator i niech napisze dowolną liczbę, a następnie każe ją pierwiastkować. No to na początku, no to będziemy... A w pewnym momencie te liczby zaczną być dosyć bliskie jedności. Będzie jeden, potem troszkę zer i potem te liczby. I jeszcze raz pierwiastkujmy i zauważcie, że po tym pierwiastkowaniu po prostu to, co było poza przecinkiem, podzieli się przez dwa po prostu. Zróbcie sobie koniecznie taki eksperyment. Zresztą to widać, proszę Państwa, a jak to sprawdzić? Jak to sprawdzić? No trzeba podnieść to do kwadratu i zobaczyć, czy wyjdzie tyle, tak? No to jak? To 1 minus epsilon pół do kwadratu, to ile to jest? To jest 1, potem podwojony iloczyn minus epsilon, a jeszcze kwadrat tego, przepraszam, epsilon tak postanowiłem pisać, czyli plus epsilon kwadrat pół, no to dla małych epsilon to jest bardzo małe. Także widać, że to się zgadza. Ojej, przepraszam. Chciałem napisać, no widzi pan, bo chciałem napisać epsilon pół do kwadratu, a zmieniłem zamiar i się pomyliłem. No dobrze. Czyli widzicie państwo, że się zgadza. To jest dobre przybliżenie, prawda? Oczywiście jakby tu był plus, to tu byłby też plus. No. Dobrze. No czyli to jest pierwsza rzecz. A teraz proszę Państwa, podzielić coś przez 1 minus malutka rzecz, to jest to samo, co pomnożyć przez 1 plus ta malutka rzecz. Wiecie, że to tak jest, proszę Państwa? Wiecie czy nie wiecie, jak to sprawdzić? No to bardzo łatwo sprawdzić. Czyli innymi słowy, chcę napisać, że 1, może tak, 1 nad 1 plus 1 na przykład, no dobra, nie będzie, plus epsilon, to jest to samo, aha, tam był minus, dobrze, to niech, bo tu znów minus z plusem, to jest tyle samo, co 1 plus epsilon. Jak to sprawdzić? No po pierwsze rozwinąć w szereg. Rozwinąć tę funkcję w szereg wokół jedynki i wyjdzie. Ale to, proszę Państwa, można to sprawdzić nawet jak się jest w szkole. Moja wnuczka to chyba jeszcze w podstawówce miała taki wzór. Coś wam to mówi? No tu dopisać sobie plus epsilon kwadrat plus epsilon do trzeciej plus i tak dalej. Co to jest? Postęp czy tam szereg geometryczny. To suma szeregu geometrycznego jest tyle. Ale ja, dla bardzo małych epsilon to jest bardzo małe, czyli się zgadza, tak? A jakby tu było plus, to by tu było minus, tak? Bo to byłby taki, tym ilorazem byłoby minus epsilon, a nie plus epsilon. Tak? Dobrze. No to takie rzeczy trzeba sobie uświadomić. No to proszę Państwa, aha,
tutaj też jest przybliżone oczywiście. Teraz tak, te przybliżenia dla takich prędkości, jak na przykład prędkość rakiety, ale również prędkość Ziemi wokół Słońca. To jest ogromna prędkość, 30 tysięcy kilometrów na sekundę. Ale wobec prędkości świata to jest bardzo mało, proszę Państwa. 30 tysięcy dzielone przez 300 tysięcy, a potem jeszcze do kwadratu, to ten epsilonik jest strasznie malutki. Także te przybliżenia naprawdę dla tych prędkości, które my, z którymi mamy do czynienia, czy to w laboratorium, czy przy obserwacji jakichś zjawisk, które się dzieją na Ziemi, to jest naprawdę bardzo dobre przybliżenie. No to proszę Państwa, to jest m plus mv kwadrat przez 2. No plus jakoś tam tego. Proszę Państwa, co to jest mv kwadrat przez 2? Czy ktoś wie? Energia. Oczywiście to jest To trzeba popatrzeć, że to jest mv kwadrat przez 2, no i jeszcze dzielone przez 1 przez c kwadrat, prawda, bo to jest takie, czyli to jest energia, ale wyrażona w takich jednostkach, w takich innych jednostkach. No to jest energia kinetyczna, tak, to jest energia kinetyczna. To widać, że to jest, że to tak jakoś wygląda, że jak cząstka spoczywa, no to ma masę, a potem się do tej masy dodaje ta energia kinetyczna. I ta energia kinetyczna też odgrywa rolę jak gdyby masy, prawda? No ciekawe, że to jest jak gdyby masa. No dobrze. Zrobię tutaj suspens i przejdźmy teraz do analizy tego ostatniego równania, które mamy, czyli zerowego. No, czyli tak, d po d tau m v 0 przez pierwiastek z 1 minus v kwadrat równa się e f 0 nu v nu. No i jak wygląda, co to jest v0? V0 to jest v z zerem u góry, to było 1, pamiętamy, prawda? A jak spuszczamy na dół, to zerową składową mnożymy przez tą nieszczęsną minus jedynkę. Czyli to jest nic innego, proszę Państwa, jak minus jeden. No, minus jeden. A teraz zobaczmy, co to jest. Po pierwsze, zerowa składowa nie wchodzi, bo bo to można powiedzieć tak, f0,0 razy v0, ale f0,0 jest 0, bo f jest antysymetryczne, prawda? Więc tego nie ma, czyli zostanie tylko F0K, a V składowe te przestrzenne to są VK, tak? Czyli to się równa. A co to jest F0K? No to pamiętamy, to już było, FK0 to jest E, a F0K no to jest minus E, no bo to jest antysymetryczne, czyli to jest minus E, EK razy VK. No, to minusy się na szczęście upraszczają i mamy tak, D po D tau, a tutaj mamy M dzielone przez pierwiastek z 1 minus V kwadrat. O, to jest, proszę Państwa, ta masa niespoczynkowa. To jest to, o czym przed chwilą mówiliśmy. To jest to coś, co dla
V równego 0 jest po prostu równe masie, a potem się dodaje do tego energia kinetyczna, tak? To pochodna tej energii to jest równa E, EK razy V. No to proszę Państwa, to jeszcze inaczej. Napiszmy to tak, jak napisałby inżynier. Jakby inżynier napisał. To zobaczmy, o ile się to zmieni na takim malutkim odcinku czasu detału. To na malutkim odcineczku czasu to będzie tak, m przez pierwiastek z 1 minus v kwadrat i przyrost tego na malutkim odcineczku czasu będzie równy e, a tutaj, oj, przepraszam, tutaj vk. Co to jest vk? Vk to jest prędkość, a na malutkim odcineczku czasu to ta prędkość da przesunięcie, prawda? Da przesunięcie. Czyli to jest E, a tu jest iloczyn skalarny pola elektrycznego razy przesunięcie. Proszę Państwa, to jest siła razy przesunięcie, to jest praca. Siła razy przesunięcie to jest praca. Czyli to nam mówi, że praca, jaką wykonuje to pole elektromagnetyczne, się jakoś akumuluje w tym. Uff, no to my to musimy zinterpretować, proszę Państwa, jako energię. Czyli z jednej strony ta rzecz odgrywa rolę masy, prawda? Dlatego, że ten pęd, którego pochodna jest równa sile Lorentza, to jest właśnie ta masa razy prędkość. Czyli rzeczywiście to jest, odgrywa rolę takiego miernika inercji. Przepraszam bardzo, widzę, że przedłużyłem, to może już nie róbmy przerwy, bo ja już zbliżam się do końca. I rzeczywiście to czwarte równanie, które jest zależne od poprzednich, ono wynika z poprzednich, tak jak w fizyce newtonowskiej prawo zachowania energii było rezultatem praw Newtona, prawda? Prawa ruchu, jeśli siły są zachowawcze, wymuszają prawo zachowania energii. A jak są niezachowawcze, no to prawo niezachowania energii. O ile energia przyrasta? No tyle, ile włożono pracy z zewnątrz. To jest dokładnie to. Prawo zachowania, czy też prawo niezachowania energii. W sumie zachowania, bo to jest praca, przyrost energii, cząstki, to jest praca. To jest prawo zachowania, bo w sumie we wszechświecie energia została zachowana, bo jak ktoś włożył pracę, to nie za darmo, tylko skądś ta praca musiała pochodzić, czyli z jakiegoś zasobu energii, prawda? Czyli to jest w końcu prawo zachowania energii. Innymi słowy, proszę Państwa, Einstein to napisał, że to jest masa, a to jest energia. Czyli napisał prawo energia. Ach, tylko że, no właśnie, ja używałem drukowanego E na oznaczenie pola elektrycznego, no to teraz troszkę mi wstyd użyć tego jako energię. No ale pewnie jednak muszę to napisać, więc E równa się M. Energia to jest masa, ale uwaga, to jest ta nasza energia liczona w tych jednostkach, prawda, gdzieśmy prędkość podzielili przez C kwadrat. W związku z tym, jeśli chcemy przeliczyć to do takich jednostek jak
fizyk eksperymentalny w laboratorium używano, to tu oczywiście ten kwadrat energii, kwadrat prędkości światła musi się pojawić. Prawda? Ale to jest tylko przeliczenie. E równa się m. Masa równa się energii. I to nie jest, proszę Państwa, nie myślcie sobie tak, jak to piszą gazeciarze, że energię możemy, tam masę możemy zamienić na energię. Nie. Masa i energia to jest to samo. To jest zerowa składowa tego wektora. O tego wektora, który tutaj, o tego wektora, prawda? No. Właśnie jeszcze napiszemy. Czyli tak, ten wektor masa spoczynkowa razy umiu, to często się nazywa p mu i to jest czteropęd, tak? I ten czteropęd składa się z energii i pędu. Czyli energia jest niczym innym jak zerową składową pędu. Teraz zwracam uwagę na to, że tutaj był minus. Dlaczego tu był minus? Bo tutaj były te wskaźniki opuszczone. Jak są na górze, o, bo to tak dla przypomnienia, u mu, u i teraz mu na dole, to wtedy przy opuszczaniu składników zerowa składowa dostaje znaku minus, no a pozostałe pk są równe temu samemu, bo jeśli to liczymy w układzie kartezjańskim. Czyli ruch cząstki jest charakteryzowany tym czterowektorem czteropędu. To jest taki wektor czasoprzestrzenny. I jak wybierze, bo póki nie ma układu odniesienia, no to nie ma. No jest sobie wektor w przestrzeni kosmicznej, ale jak wybierzemy układ odniesienia, to możemy podzielić ten czterowektor na składową czasową i składową przestrzenną. Oczywiście jak zmienimy układ współrzędnych, to jedno i drugie się zmieni, prawda? W jednym układzie na przykład ta cząstka się poruszała bardzo szybko, a w innym spoczywa. No więc te zawsze jak zmienimy układ współrzędnych, to się zmieniają składowe wektora. Ale wektor jest zawsze ten sam. I to jest wektor o długości m, bo to jest wektor o długości 1. I składowe przestrzenne tego wektora to jest pęd, a energia to jest składowa zerowa tego wektora, tego czterowektora. Proszę Państwa, to ja chyba już na tym zakończę ten wykład. Trochę tej matematyki, której używałem, mogło się Państwu wydawać no, trochę trudne. Przyznaję, że jakieś elementy geometrii różniczkowej, których tu używałem, no to musiałem to troszeczkę tak powierzchownie zrobić, no bo nie miałem szans zrobić tego lepiej. Ale gdybyście Państwo się odważyli zapisać się na drugi semestr, no to tam zdecydowanie pogłębimy sobie tę rzecz i wtedy jakoś trochę
jakby to powiedzieć, liźniemy ogólnej teorii względności. Ogólna teoria względności jest trudna matematycznie, bo prowadzi do równań wysoce nieliniowych i tak dalej. Jej analiza wcale nie jest taka prosta. Natomiast pojęciowo nie jest bardzo skomplikowana. Także ten mój wykład, no bo ja tych rachunków takich bardzo skomplikowanych oczywiście tutaj nie będę robił. No, coś nie, coś tam zilustruję. Oczywiście tak zwane rozwiązanie Schwarzschilda, to sobie przeliczymy, które jest standardowym modelem jakiegoś obiektu o masie M, który działa, prawda, na inne obiekty, jak wyobrażamy sobie, że jest Słońce i jest Ziemia i tak próbujemy zobaczyć, jakie tam poprawki do naszego rozumienia takiego newtonowskiego wprowadza ten punkt widzenia einsteinowski, no to w gruncie rzeczy wystarczy te pola opisywać właśnie tym modelem Schwarzschilda i to już jest naprawdę ta dokładność już jest bardzo, bardzo, bardzo dobra. Także nie przestraszcie się Państwo, bo ta matematyka nie będzie taka bardzo skomplikowana, nie będziemy robić jakichś takich naprawdę trudnych rzeczy. No i będę się koncentrował na ideach. I jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, no tak, prawda, może to wyglądać na reklamę, że tak jak ja Państwu wprowadzę to pole grawitacyjne, to tak nie ma w żadnej innej książce, w żadnej innej. I mam wrażenie, że to jest dużo, dużo prościej niż na ogół w książkach. No, pojęciowo przynajmniej. Dziękuję bardzo.